Kłopoty. Opowiedz, jak pomogli ci kibice. W momencie, kiedy miałeś kłopoty, jednak dało się słyszeć na stadionie jednak duże wsparcie. Tak, było słychać duże wsparcie. Dziękuję im za to serdecznie. Naprawdę publiczność Chicago jest świetna. Świetnie nas zbookingowali, mnie, Artura i pewnie wszystkich Polaków, którzy będą tu w przyszłości boksować. Mogę im tylko podziękować właśnie w tych trudnych chwilach. Słyszałem jakieś podpowiedzi, tak, z daleka. Koncentrowałem się oczywiście na walce, ale słyszałem ten doping polskiej publiczności, całej publiczności tutaj w Chicago. Także dziękuję bardzo. Campillo jest kolejnym pięściarzem po Glennie Johnsonie, który przyjeżdża tutaj i myśli, że o, tutaj jest chłopak, który zmienił dwie kategorie wagowe, a nawet trzy, będzie łatwa sprawa. Okazuje się zupełnie inaczej. Miałeś takie odczucie, że przed walką, zresztą mówił o tym otwarcie, że on cię po prostu lekceważył? Troszeczkę tak, na pewno był tu skoncentrowany, wiedział, że mocno bije. Po tej pierwszej rundzie wiedział, że ulokowałem tam parę mocnych ciosów i, no, i on już wiedział, że musi podkręcić troszeczkę tempo i mi przełamać, tak, żebym się nie poczuł zapewnie. I troszeczkę mu to wychodziło, muszę powiedzieć, ale tak jak mówię, kontrolowałem ten pojedynek, czułem, że za rundę będzie to moja walka. Że w końcu go przełamie, trafię mocnym ciosem, no i tak też się stało. Mówiliśmy o wielu rzeczach przed tą walką i jedna z nich była dotyczyła knockoutów, ale ty się na ten knockout nie nastawiałeś, mimo że widać było, że czasami aż się prosiły, żeby zadał ciosy na korpus, ale miałeś swoją taktykę. Tak, no chciałem go troszeczkę wymęczyć, chciałem, żeby się wystrzelał. W tych początkowych rundach, no, był szybki, tak, kontrował mnie, dobrze pracował na nogach. Później zacząłem skracać dystans, no i te ciosy na dół zaczęły wchodzić, prawy na splot, no ale tak jak mówię, wszystko zaczęła ta prawa ręka, bodajże chyba w 8 czy 9 rundzie, po uniku prawa kontra, trafiłem, zachwiało to i później można powiedzieć, że koncentrował się bardziej na tym górze i na szczęce, wtedy miałem okazję uderzyć go na dół i zakończyć walkę. Ostatnie pytanie. Last question, ok? Cieszymy się ze zwycięstwa dziś, jutro czekamy na następne, no bo zapowiada się kolejna pasjonująca twoja walka. No zobaczymy, na razie ja teraz chcę odpocząć, zebrać siły, zagoić się. Na pewno mój brat, menadżer, cała tutaj promotorka będą myśleć, co dalej. No ja jestem jak najbardziej tak, na kolejnej walki jestem gotowy na najlepszych, tak jak powiedziałem, w ringu. Muszę poprawić troszeczkę obronę, muszę poprawić troszeczkę też swój styl. Mam naprawdę power w tej prawej ręce i lewej, ale tak jak mówię, jestem krytyczny troszeczkę wobec siebie, trzeba pewne rzeczy poprawić. No ale wiadomo, że człowiek uczy się całe życie i bok co też